Wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk, ksero, oprawy prac, skanowanie, laminowanie, faks, VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno. Aquapark Kutno. Wodne atrakcje w zasięgu ręki. Basen rekreacyjny, rozgrzewkowy, sportowy oraz brodzik dla dzieci. Rury, zjeżdżalnie, masaże wodne, sauny i solaria. Squash, kręgle, fitness. Aquapark Kutno. Do zobaczenia. www.aquaparkkutno.com. Szanowni Państwo, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał Komorowski, jestem wróżbitą tutaj w Kutnie. Jeżeli macie pytania, które nurtują Was i szukacie na nie odpowiedzi, to zapraszam Was do skorzystania z moich usług. Ja zajmuję się tarotem, zajmuję się numerologią i postaram się z całego serca odpowiedzieć na Wasze pytania. Dzień dobry Państwu, Kamila Samojło. Dzisiaj mamy piątek, 2 grudnia, a imieniny obchodzą Maria, Paulina, Jan i Rafał. Zaczynamy wiadomości dnia. 13 grudnia będzie miała miejsce 35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. W programie obchodów złożenie kwiatów pod pomnikiem ulotką przy ulicy Sienkiewicza, program edukacyjno-artystyczny w Starostwie Powiatowym w Kutnie, a także msza święta w intencji prześladowanych działaczy Solidarności w Sanktuarium Maryjnym w Głogowcu. W Państwowej Szkole Muzycznej zaś o godzinie 17.30 odbędzie się program słowno-muzyczny. Kadra pedagogiczna oraz podopieczni Żychlińskiego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii obchodzili wyjątkowe święto – 15 lat działalności placówki. Z tej okazji w Żychlińskim Domu Kultury odbyła się jubileuszowa gala połączona z konferencją dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych. Więcej mogą Państwo przeczytać na portalu KCI. Zarząd powiatu podsumował 2-letnie działania. Dużym projektem zdrowotnym, który udało się zrealizować w ciągu tych 2 lat, jest niewątpliwie projekt PL13 – Żyjesz dla siebie i innych, zadbaj o zdrowie. Jeżeli wszystko dobrze się ułoży, to projekt ten zostanie wydłużony w czasie. W Starostwie Powiatowym podsumowano 2 lata pracy Zarządu Powiatu. W tym czasie odbyło się 146 posiedzeń zarządu, na których podjęto 484 uchwały. Udało się wdrożyć zcentralizowany system wykrywania zagrożeń antywirusowych, nowy system finansowo-księgowy, stworzono centralną serwerownię i budowę sieci lokalnej, zaktualizowano internetowy system umawiania wizyt w Wydziale Komunikacji. Niewątpliwie ogromnym przedsięwzięciem było zrealizowanie projektu PL13 Żyjesz dla siebie i innych, zadbaj o zdrowie. Przez ten projekt przewinęło się 23,5 tysiąca osób, z tego wybrano do konkretnych badań 3,5 tysiąca osób i wszystkie te badania zrealizowane. Odbywały się pikniki zdrowotne, warsztaty z zakresu dobrego żywienia, zorganizowano konkursy właśnie na zdrową żywność praktycznie we wszystkich gminach. Stworzono powiatowe centra aktywności fizycznej, gdzie jest sprzęt do ćwiczeń, stworzono wypożyczalnie rowerów. Przeprowadzono badania w ramach projektu. Badanie Holter 304 osoby, próba wysiłkowa 317, USG serca 697, tętnic szyjnych 243, kończyń dolnych 300. Organizowane we wszystkich gminach powiatu pikniki przyniosły dodatkowy efekt. Tego typu projekty są bardzo potrzebne,
i bardzo wartościowy. Przy okazji, że polepszają bezpieczeństwo zdrowotne powiatu, to integrują też powiat kutnowski i społeczność wszystkich gmin. Projekt został dobrze przyjęty i są szanse na jego przedłużenie. Projekt ten na tyle dobrze przysłużył się mieszkańcom powiatu, że szukamy jeszcze szansy przedłużenia go i objęcia tym projektem grup wiekowych, które poprzednio nie mogły być w tym projekcie realizowane, bo takie były jego założenia. I teraz postaramy się ten projekt dalej kontynuować i poszukiwać szansy na uruchomienie innych projektów zdrowotnych. Kwota na realizację projektu ponad 3 miliony złotych pochodziła z grantów norweskich. To była już druga premiera przedstawienia wystawionego przez Kutnowski Amatorski Teatr imienia Aleksandra Fredry. Tym razem było to Utrapienie. Oczywiście chodzi o tytuł spektaklu wystawionego na deskach KDK. Kutnowski Teatr Amatorski imienia Aleksandra Fredry zaprezentował na deskach Kutnowskiego Domu Kultury drugą premierę. Tym razem spektakl nosił tytuł Utrapienie. Scenariusz został stworzony przez Jadwigę Kubiak. Tekstu jakiegoś oryginalnego nie można było. Jest jakiś tekst z teatru telewizji, kiedyś z bardzo dawnych czasów, 60. któryś tam rok chyba. I to był drewniany talerz, ale generalnie to jest motyw, który odkryli i upowszechnili bracia Grimm. Tekst Utrapienia nawiązuje do opowieści braci Grimm, dziadek i jego wnuk. W Utrapieniu zwykła rodzina stara się pozbyć z domu leciwego dziadka, oddając go do domu starości. Wydaje się, że problem jest ponadczasowy, uniwersalny. Niestety, żadny czas i żadne pokolenia nie mogą się jakby z nim uporać tak po ludzku, żeby próbować zachować człowieczeństwo. Nie jest to łatwe. A, ty pogadać potrafisz. Czy zawsze wszystkiemu ja muszę być winny? Nikt inny, tylko ja? Nie możesz mnie zostawić, nawet o tym nie myśl. Jeszcze się gniewacie? To niby nie moja sprawa, ale... Słuchaj, ja naprawdę muszę odejść. Dokąd? I co będziesz robiła? Czy tak naprawdę nie masz zawodu? A na Kasie w Biedronce też cię raczej nie widzę. Zdaje się, że najwięcej o wysłanie dziadka Szymona do domu opieki zabiega synowa Grażyna. Która zdaje sobie sprawę, że to jest jakby końcówka jej całej kobiecości i chce się nachapać życia. Na przeszkodzie stoi dziadek. Więc ja gram ten czarny charakter, no niestety. Pani jest taką kobietą, która rządzi trochę i całą tutaj rodziną i tym mężem szczególnie. No, wykorzystuje swoją kobiecość, mimo że sama nie posiada żadnych kwalifikacji zawodowych, to jednak manipuluje trochę tym swoim mężem. Gram faceta, który jest rozdarty. Uczucia dzieli między ojca, z którym jest związany od urodzenia, i żonę, z którą, no jakby nie było, łączy ich jakiś dłuższy okres życia, łączy uczucie i nie wie, co ma zrobić. W końcu ulega żonie. Potem co prawda bardzo żałuje, ale nie wie, jak się z tego wycofać. Zrezygnowanie, wyrzuty sumienia. I z tym zostaje na scenie. No chyba nikt by nie chciał iść do domu opieki. Takie warunki na to, jakie były, takie były, no trudno. Jeżeli chodzi o obsadzanie już aktorów w rolach, czy dano panu szansę zagrania kogoś innego, czy pan był od razu przypisany do tej roli? Byłem przypisany do tej roli od razu. To jest nie pierwsza moja rola. Wszystko no, zegrać, drgania rąk, wymowa, rozpaczliwe mówienie, wściekle mówienie, mówiąc. Ale ja bym chciał porozmawiać z Wiktorem. Jeszcze będzie na to dosyć czas. Tak, tak, porozmawiamy później. No chciałem, żeby jak najlepiej ta rola wypadła. Nie? No wiadomo, że po 17 latach przyjeżdżam tutaj wezwany jak gdyby tam przez rodzinę do ojca, nie? Że nie wiedząc, o co właściwie chodzi, nie? Że oni chcą ojca umieścić w domu spokojnej starości. No ale wiadomo, że no, to troszeczkę taka niewdzięczna rola, bo taki prywatnie nie jestem. No właśnie chciałem dopytać, czy pan się zgadza z tą rolą, ale podejrzewam, że nie. No nie, no nie bardzo, nie bardzo, dlatego że no, ja w ogóle całkiem inaczej do życia po prostu podchodzę, a no, trzeba było zagrać tak,
jak to było na scenie pokazane. Teatr imienia Aleksandra Fredry tworzą amatorzy, których połączyła pasja do występów na scenie. Jak się udaje właśnie pogodzić to życie zawodowe, życie prywatne, życie rodzinne, z tym, że przychodzą jeszcze na próby i grają w teatrze amatorskim? Na razie nikt się jeszcze nie rozwiódł, a przynajmniej nic o tym nie wiem. To znaczy nie rozwiódł się z mojego powodu i z powodu pracy w teatrze. Nie, no to jest pasja po prostu, naprawdę. To jest wiele wyrzeczeń. Pani dłużej związana jest z tym teatrem amatorskim? Z teatrem amatorskim nie. To jest mój pierwszy występ w teatrze amatorskim. Z tym, że uczęszczam już 8 lat do UTW. Także to nas. To nie jest mój pierwszy występ na scenie. Grałam dość epizodyczną rolę, dość małą, ale cieszę się, że mogłam zagrać z tak wspaniałymi ludźmi. A proszę tylko powiedzieć, to jest pierwszy raz tutaj w teatrze? Tutaj z tymi ludźmi jak najbardziej. Nie pierwszy raz na scenie, ale tutaj tak. Z tą ekipą pierwszy raz? Tak, pierwszy raz. Wspaniale było. Jak zapowiada reżyser spektaklu Utrapienie, teatr ma już w planach kolejną premierę. Dobiegła końca budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych przy drugim liceum ogólnokształcącym imienia Jana Kasprowicza w Kutnie. Boisko ma wymiary 22,90 na 38,68 metra. Będzie posiadać nawierzchnię syntetyczną przepuszczalną, którą już posiada, oraz trybuny na ponad 150 osób. Przewiduje się również zagospodarowanie terenu zielonych obiektu, m.in. wykonanie trawników, nasadzenie drzew i krzewów oraz elementy małej architektury, takie jak ławy parkowe, kosze na śmieci. Ta inwestycja niezmiernie uatrakcyjni walory szkoły, czyli stwarza po pierwsze niesamowite możliwości do realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego. Daje możliwość spędzania ciekawie czasu w ramach zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, z kół zainteresowań. Także jest to dobre miejsce i na pewno daje wiele możliwości, żeby je wykorzystać. Koszt budowy boiska przy drugim ELO to 358 tysięcy złotych. Sezon jesienno-zimowy to jak co roku zwiększenie zachorowalności na grypę. Warto pamiętać o kilku zasadach, by się przed nią uchronić. W Polsce sezon wzmożonych zachorowań na grypę trwa od października do kwietnia, przy czym szczyt zachorowań przypada na okres między styczniem a marcem. Rejestruje się wtedy od kilkuset do kilku milionów zachorowań na grypę i choroby grypopodobne. Z danych epidemiologicznych wynika, że w ostatnim okresie mamy na razie mało przypadków zgłoszeń grypy i grypopodobnych, bo tylko dwa przypadki. To jest bardzo mało, ale też potwierdza się sytuacja jak w latach poprzednich. Dlatego, że sezon grypowy to przynajmniej tutaj na naszym terenie największy wzrost zachorowań to jest w okresie styczeń, luty, marzec. I tak dla przykładu podam, że nawet w tym roku liczba zachorowań w styczniu to było 95 przypadków zgłoszeń, w lutym 1029 przypadków, w marcu 1026 i już później spadek w kwietniu 301. I już później coraz to mniej tych przypadków zachorowań na grypę i grypopodobne. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie przypomina, że jesień i zima to okres wzmożonych zachorowań na grypę. Najskuteczniejszą metodą uniknięcia zachorowania i związanych z nim powikłań jest profilaktyka pod postacią corocznego szczepienia. Przede wszystkim szczepienia. Szczepienia przeciwko grypie jako te najbardziej zalecane, te najbardziej dające pewność, że tutaj szczepienia nas ochronią. Aby zwiększyć odporność, zadbajmy o urozmaiconą dietę bogatą w składniki odżywcze, witaminy oraz minerały. Zadbajmy także o zdrowy, długi sen, a wolny czas spędzajmy aktywnie na świeżym powietrzu. Profilaktyka polegająca na higienie, bardzo częstym myciu rąk, dlatego że grypa, choroby te przeziębieniowe przenoszą się drogą kropelkową, więc ta czystość rąk jest bardzo istotna. Bardzo często myjemy sobie ręce, swoje własne, ale również dzieciom, żeby dbamy o to, żeby i one dbały również o higienę.
Dopasujmy ubiór odpowiednio do temperatury otoczenia, nie przegrzewajmy i nie wychładzajmy organizmu, a w deszczowy dzień załóżmy nieprzemakalne obuwie. Unikanie przebywania w miejscach zatłoczonych, szczególnie w miejscach, gdzie przebywają ludzie chorzy. Czyli jeżeli nie musimy iść do przychodni lekarskiej, jeżeli nie musimy iść do apteki, to po prostu nie korzystajmy z tych miejsc. Miejsca takich zgromadzeń, gdzie jest dużo ludzi blisko siebie przebywających. Jest to niebezpieczne, że tam może też dojść do zakażeń. Grypa jest bardzo powszechną chorobą, ale to nie znaczy, że musimy na nią zachorować. Zadbajmy o odpowiednią profilaktykę i cieszmy się zdrowiem. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się z Państwem żegnam, zapraszam jeszcze na prognozę pogody i do zobaczenia w poniedziałek. W nocy deszcz przechodzący w śnieg, temperatura minus 2 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1003 hektopaskale. W dzień częściowo słonecznie z przelotnymi opadami śniegu, temperatura 2 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali. W nocy przejściowe zachmurzenie, temperatura minus 3 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali.